Święta już za rogiem. Także dzisiaj pogadamy sobie o horrorze, który jest w klimacie takim okołoświątecznym na razie. Takie już bardzo mocno świąteczne. Będziemy sobie omawiać. W kilku kolejnych odcinkach, chociaż ostatnio mieliście np. nóż w nocnej ciszy, który już był slasherem takim typowo właśnie dziejącym się w święta, i tutaj też rzeczywiście będzie grudzień, natomiast do czynienia mamy właśnie z tytułowym kalendarzem adwentowym, no i wokół tego dzieje się fabuła, a nie tego, że choinkę ubieramy, lampki świecą, czy że będziemy karpiać na Wigilii, czy po prostu na świętach. Także zapraszam na recenzję bezspolerową, mimo że film ma już dwa lata, to ja go wcześniej nie znałem, oglądałem go po raz pierwszy teraz i cieszę się, że go nadrobiłem, bo powiem Wam szczerze, że to będzie naprawdę polecajka, a nie jakiś średniak, przynajmniej w moim mniemaniu. Także jeżeli szukacie coś takiego właśnie w tych klimatach okołoświątecznych, no to zapraszam do wysłuchania. Jest to francusko-belgijski horror, no i jest on oryginałem szadera. A jak wiemy, na szaderze zdarzają się perełki. Na przykład ostatnio When Evil Lark z Wam omawiałem i również naprawdę mi się spodobał. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę kalendarza adwentowego, no to tak. Mamy główną bohaterkę Eve, na no, będę z będę mówił Ewa po prostu, więc jest sobie Ewka. No jest to młoda kobieta, która jeździ na wózku, jest sparaliżowana, no, prawdopodobnie od pasa w dół, jeżeli dobrze zrozumiałem. No i. Otrzymuje od swojej przyjaciółki właśnie w prezencie taki kalendarz adwentowy, bardzo specyficzny, bo po pierwsze niemiecki, po drugie taki drewniany. No i oczywiście jest tam ileś czekoladek. No i również ma on instrukcje i konkretne zasady, czyli jeśli zjesz jedną czekoladkę, no to musisz zjeść je wszystkie, bo inaczej cię zabije, ten kalendarz. W sensie tam jakiś demon po prostu siedzi, no i oczywiście sprawuje pieczę nad tym wszystkim, więc mamy tutaj oczywiście też koncept paranormalny przy okazji. Druga zasada. No, musisz się stosować do zasad, aż do samego końca, bo również zostaniesz zgładzony. No i trzecia zasada, nie wolno wyrzucić tego kalendarza, bo ponownie zostaniesz wtedy zabity. No i niestety w pewnym momencie twórca chyba zapomina, żeby stosować się do własnych zasad, ponieważ jest na przykład jedna czekoladka, która zostaje zjedzona przez kogoś innego. Trochę podstępem, ale jednak no, główna bohaterka w cudzysłowie podarowała komuś i ktoś zjada. I to też działa, to funkcjonuje nadal. Tylko czemu? To tak funkcjonuje. No przecież miała ona je wszystkie zjeść. I akurat sens i działanie tej czekoladki ma rację bytu dla osoby, która ją zjadła, ale czy to jest spójne z zasadami, musiałbym to jeszcze przemyśleć, ale chyba doszedłem do tych samych wniosków. A skoro już wspomniałem o twórcy, to i scenarzystą, i reżyserem jest tutaj niejaki Patrick Ridremont którego ja nie miałem przyjemności żadnej produkcji wcześniej oglądać, a kilka na koncie ma, także ciężko mi się na jego temat wypowiedzieć. Natomiast oceniał będę jego pracę właśnie przy tym filmie. No i szczerze wam powiem, że podobało mi się i naprawdę mnie wciągnęło, mimo że jest to horror, jakby nie patrzeć, dosyć ślamazarnie prowadzony, wręcz trochę taki właśnie slow cinema, który trwa niespełna godzina 50, więc też trochę poza, znaczy ponad w zasadzie tego standardowego metrażu. I rzeczywiście gdzieś tam miewa te niespójności, które na przykład powiedziałem z tymi zasadami, czy po prostu jest jako całość jednak trochę głupkowaty i na wiarę musimy przyjmować część rzeczy. No, jest to naciągane bardzo mocno, bo tak naprawdę ludzie giną, nikt się tym nie interesuje, nie ma dalej tych wątków jakoś rozwijanych. To znaczy, to, że jakaś tam druga- czy trzecioplanowa postać zginie, nawet nie zawsze jest sens, żeby w ogóle dalej to poruszać. Tylko kwestia jest taka, że. A czy policja w ogóle się tym interesuje? Czy ktoś szuka tych ludzi i co się z nimi dzieje? No to też jest takie bardzo, właśnie na wiarę dlatego mówię, że on jest trochę głupkowaty, ale on jednak całkiem na poważnie się traktuje. To nie jest żaden horror prześmiewczy, jakiś komediowy, nic z tych rzeczy. Więc właśnie wydarzenia są bardzo poważne i ciężkie. No a dlaczego są ciężkie? No dlatego, że. To nie jest taki kalendarz, który bezpośrednio będzie naszą główną bohaterkę atakował i ją chciał wpakować w tarapaty. Tylko ona właśnie ma możliwość zmienić swoje życie całkowicie, ponieważ jeżeli ona zje wszystkie te czekoladki, przy okazji trzymając się reguł. No to jest jej zaoferowane, że normalnie w stanie będzie mogła chodzić z tego wózka, także już nie będzie miała tego utrudnienia. Jest ono niebywałe, no jednak trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba dużo rzeczy pod siebie dostosować. No więc dla niej to jest kuszące, żeby oczywiście zmienić to swoje życie, ale to będzie kosztowało, będą ofiary z krwi i kości. No więc Pytanie, czy warto? Z drugiej strony, nie możesz się wycofać, bo jak przestaniesz jeść albo wyrzucisz, no to ty giniesz. Więc z jednej strony ten kalendarz działa cały czas na korzyść bohaterki, no ale z drugiej strony też czyimś kosztem. Więc pytanie tutaj takiej natury moralnej, właśnie, które my będziemy obserwowali, jak bohaterka się do tego, że tak powiem, odniesie i jakie ona decyzje podejmie, czy właśnie być na wózku i niech będzie tak jak było i jest, czy wybrać pełną sprawność fizyczną. Kosztem śmierci innych ludzi. No to jest duży dylemat, ale nie tylko bohaterka będzie się z tym mierzyła, ponieważ ostatnia scena, czy praktycznie przedostatnie ujęcie, nam daje też tutaj pole do wyboru. Daje nam możliwość polemiki, ponieważ to jest taka ostatnia decyzja, tutaj, która się pojawia pewnego rodzaju decyzja, oczywiście nie będę zdradzał. Na którą my nie znamy odpowiedzi do końca. Nie wiemy, co bohaterka na pewno zrobiła, jakiego wyboru dokonała i my sami możemy podjąć tę decyzję. Co jest bardzo fajne, i też ostatnio Wam na przykład omawiałem polskie dwa seriale, gdzie też w informacji zwrotnej na końcu dosłownie właśnie ten serial tak się kończył, szósty odcinek, że to my, jakoby w głowie sobie podejmujemy pewną decyzję, przed którą stanął bohater. Nie wiemy, co on zadecydował. I to jest bardzo fajne, bo to daje każdemu Prawo do własnego tutaj osądu, jak my byśmy się na przykład zachowali właśnie na jej miejscu. No i kolejna rzecz, którą chciałbym tutaj podkreślić i wyróżnić, to to, że kreatywność jest w tym horrorze. A ja często to podkreślam, że obecne horory, współczesne horory, na przykład ostatnio słuszkę omawiałem wam, It Lives Inside że nie są kreatywne, nie mają nawet cząstki czasami, tylko wszystko jest a z schematyczne. Wiecie, demon, walczymy, koniec, ktoś wygrał. Najczęściej bohater, ale zło wygrywa i tak raczej gdzieś tam mrugnie z tyłu oczkiem do widza. No i tutaj jest inaczej, bo jest kreatywniej. Na przykład bohaterka wręcz śmierci pewnemu gościowi, który ją skrzywdził. No i teraz z tego kalendarza adwentowego wypada właśnie taki mały samochodzik, Miniatura. Oczywiście, to jest tutaj działanie siły paranormalnej, że jakby to, co jest w tym kalendarzu, się dostosowuje trochę do sytuacji w życiu bohaterki, które się wydarzają. No i generalnie jej nie ma w domu obecnie, ale pies siedzi przy tym kalendarzu i to widzi. I zaczyna ten samochód tam gryźć, łapą w niego, stukać, pukać jak to zwierzak. No i ten samochód w rzeczywistości się zaczyna tam po prostu. Ruinować, tak powiem, bączki kręcić, świdrować pawiana i po prostu się rozwalać. Ten samochód, którym po prostu pewna postać się poruszała w danym momencie. I to jest bardzo kreatywny zabieg, bo wychodząc z takiego konceptu jak tutaj, z takiego założenia, z takiego pomysłu, że mamy ten kalendarz adwentowy, który w jakiś sposób morduje, jednocześnie pomagając bohaterce, ale wiadomo, tym dużym kosztem, to można to zepsuć na każdym poziomie, bo pomysł jest naprawdę spoko, jest oryginalny, jest fajny, a można by było z tego zrobić naprawdę tanią papkę. Tanią w sensie takim scenariuszowym, tak? No bo budżet tutaj nie był akurat super jakiś wysoki, i to widać. Ale wydaje mi się, że właśnie twórca, gdzie może w tych momentach takich, czy doprowadzania do śmierci, czy zagrania trochę sceną, dać tutaj nam pole do kreatywności. Bo chociażby ta scena, którą wspomniałem przed chwilą, czy też scena, która wydawała mi się na pozór, że będzie taka zwyczajna, że o piesek gdzieś biegnie, że. Pewnie zginie, albo po prostu to będzie takie jakieś typowo horrorowe. Okazuje się, że nie, że w tej scenie dzieje się coś innego w ogóle. I nie spodziewałem się, że to się wydarzy, że aż tak te paranormalia tutaj zadziałają, że ten pies to wręcz idzie na questa, słuchajcie, i później wraca. No i coś się dokonało, nie będę oczywiście zdradzał, więc to naprawdę też było ciekawe. No i kilka jeszcze innych scen, ale nie chcę wam wszystkiego opowiadać, no bo sami musicie też film obejrzeć, jeżeli Was zainteresowałem tym, co mówię. No więc nie będę każdej sceny tutaj w detalach, tak. Bo i tak bez kontekstu zawsze mimo wszystko gdzieś tam jakiś rąbek tajemnicy się uchyla. Więc za to ten film szanuję. Natomiast wracając do tego właśnie prawdopodobnie niskiego budżetu, bo nie znalazłem dokładnej informacji, ale według mnie to widać. No to właśnie chociażby rola głównej bohaterki, która ja oceniam jako całkiem okej, okay, jednak czasami nie dowozi. Bo na przykład, gdy są takie standardowe po prostu wymiany zdań między bohaterami to jest okej. Okay. Ale jak przychodzi do takiego głębszego strachu, gdzie bohaterka musi pokazać naprawdę solidne przerażenie, bo jakiś demon ją tam em, tyra, czy po prostu coś się dzieje makabrycznego na jej oczach, na przykład, niby widać przerażenie na jej twarzy, ale to głównie są wyłupione gały, jak 5 Natomiast reszta tej twarzy, ta mimika już tak nie do końca pracuje. Wszystko jakby w jednym kluczu. I wydaje mi się, że tutaj w tym polu są po prostu niedociągnięcia, i nie do końca ta bohaterka jest w stanie odegrać takie naprawdę srogie, solidne przerażenie. Więc w tym aspekcie troszkę tutaj ten film. Mnie bolał w pewnych momentach, bo to jest istotne po prostu. Natomiast, jako całość, po pierwsze, od A do z mnie zaangażował, mimo że naprawdę w pewnym momencie tutaj no, wychodzi z niego te ślamazarne tempo, ale jednak to, jaki daje pomysł jak operuje kreatywnością tymi motywami, pozwala zainteresować. I właśnie nie zawsze w filmie, szczególnie w horrorze, musi być to na akcji, wiecie, rzucanie na prawo i lewo jumpscarami, demonami i innymi dziadostwami. Wystarczy, że nie oglądasz trzysetny raz tego samego, a raczej w ten sam sposób podane, bo nawet jeżeli znowu mamy motyw jakiś paranormalny, jakiegoś demona, to po prostu kilka rzeczy jest inne, ciekawsze, atrakcyjniejsze, chociażby sam ten kalendarz adwentowy, tak? On nie jest jakąś często stosowaną praktyką w horrorze. że o, co drugi horror jest o kalendarzu adwentowym, prawda? No i to już jest ciekawsze na swój sposób. Dodatkowo dostajemy trochę ciekawszą bohaterkę, bo ona mierzy się właśnie z tym paraliżem, mierzy się z poważnymi problemami właśnie tutaj natury takiej fizycznej i swoimi utrudnieniami też pokazuje pewnego rodzaju siłę jak się zmierzyć ze światem właśnie w takiej kondycji no i w to wszystko wplata się gdzieś ten kalendarz, co oczywiście jest takim pretekstem właśnie tam, to jak jest napisana bohaterka, żeby właśnie akurat ten kalendarz dawał jej motywację do, czy wręcz możliwości, może nie motywację do potencjalnego wstania z tego wózka, więc jasne to taki pretekst zrzucamy, no ale znowu, jest to ciekawsza postać niż Każda inna w kororze mam wrażenie, takim średnim, typowym, schematycznym, o w ten sposób. I jest ona jakoś napisana, jest rozbudowana. Mamy historię jego, jej ojca, tutaj też na chwilę wplecioną. Znaczy, to, to jest drugoplanowy wątek, ale to też jest całkiem istotne w pewnym momencie. Jest tutaj jakaś relacja zarysowana, że coś tam się działo w jej życiu. Też mamy tę przyjaciółkę, właśnie. Mamy jakichś potencjalnych facetów, potencjalnych partnerów, więc coś się dzieje wokół tego? wokół tej postaci. Jest czas i na horror, i na postać w tym horrorze. Naprawdę, to jest postać, która ma sens, która jest tutaj napisana. To nie jest tak, że to jest biegająca, slasherowa, jakaś pusta postać, o której naprawdę dowiadujemy się jedno zdanie i elo, reszta to już jest typ z kosą. No nie, jest coś więcej i fajnie. I to mi się podoba. No i nie będę już przedłużał, więc reasumując... Ja Wam naprawdę gorąco polecam kalendarz adwentowy zobaczyć. Nie jest on dostępny w Polsce na VOD, więc można spokojnie nadrobić. Jeżeli jeszcze nie znaliście, mimo że film ma już dwa lata, to w Polsce no na pewno w kinach go nie było. Nie ma też jakiejś szerokiej dystrybucji, także. Większość na pewno nie zna, więc uważam, że to jest wartościowa polecajka, ale dla tych co widzieli, bo i na pewno tacy byli wiadomo, no bo już od dwóch lat, znaczy nie wiem czy w Polsce od dwóch lat krąży, ale dwa lata ma ten film, no to dawajcie znać jak wam się podobało, jak oglądaliście, jak go zapamiętaliście i czy według was też się wyróżnił, czy jednak nie do końca, co według was zagrało, a co nie. bo widziałem, że oceny są takie koło 6-0 mniej więcej, więc chyba całkiem nieźle przyjęty na Rotenach, nawet powyżej 6-0, blisko 7 nawet od części krytyków. Natomiast jestem ciekaw właśnie jak wy się zapatrujecie, natomiast jeżeli chodzi o moją ocenę gwiazdkową to jest to 7 na 10, to zapiszcie sobie w kalendarzach, bo jak niejednokrotnie zauważacie u mnie 7 czy 8, a co dopiero 9 to już są rzadsze oceny, raczej bliżej jest zawsze koło 5 gdzieś jak oceniam horory, więc 7 to według mnie w mojej skali jest naprawdę wyróżnik, także zachęcam do zobaczenia i kto z was dostał do końca tego materiału możecie zostawić hashtag kalendarz właśnie chyba będzie adekwatny albo szwabski demon jak komuś się chce. To tyle. Dzielcie się spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać, czy nadrobicie taką polecajkę przed świętami, czy nie. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. I dajcie znać w ogóle, jakie horory świąteczne lubicie, bo też jestem ciekaw. Cześć!